Widzę, że jeszcze osoby do nas dołączają. Poczekamy chyba taką minutkę, tak, dwie. Tak, chwilka na to, żeby wszyscy zdążyli, żeby się załadowało. Jest nas całkiem sporo, już ponad 60 osób. I niebawem też będziemy na żywo na Facebooku. To jeszcze tylko czekamy na sygnał, jak już będziemy na żywo. Dzień dobry. No tutaj dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście jak najbardziej zachęcam do tego, żeby na czacie pisać, skąd Państwo są. Można jak najbardziej poza przywitaniem się napisać na przykład, czy są Państwo nauczycielami, tutaj nauczycielkami z jakiej szkoły, czy może mamy jeszcze inne osoby. To jest dla nas ciekawe. No i jesteśmy już też na Facebooku, więc oficjalnie witamy. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, webinarium, które zatytułowaliśmy Przepis na dobrze działającą grupę, żeby Państwa trochę zachęcić, choć pewnie nie przedstawimy takiego przepisu w 100%, tylko sparam na samym początku, ale będziemy rozmawiać o tym, jak proces grupowy w szczególności wpływa na tą pracę z grupą. Może na początku się przedstawimy. Ja nazywam się Iweta Ziętkowska i od około 10 lat w Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmuję się programami, które mają wzmacniać zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi. Podpowiadamy w tych programach, takich jak Młody Obywatel, Młodzi w Akcji, jak budować to poczucie sprawczości w swoich uczniach, uczennicach, jak wychodzić z tej szkoły, jak mogą podejmować inicjatywy na rzecz najbliższej okolicy. I zajmuję się też edukacją wyborczą w ramach programu Młodzi Głosują. A od około pół roku razem z koleżankami i kolegami z naszego działu, w tym z Michałem Tragarzem, przygotowuję, pracuję nad publikacjami o procesie grupowym, o których troszkę więcej powiem, mam nadzieję, na koniec i powiem, kiedy możemy się ich spodziewać i kiedy będą Państwo mogli oczywiście za darmo z nich skorzystać. No tak, ja się nazywam Michał Tragarz, też pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2008 roku, prowadząc różnego rodzaju projekty edukacyjne, projekty społeczne skierowane dla szkół, dla młodzieży. Głównie tematyka samorządności uczniowskiej jest mi bliska i szkolnej demokracji, czy też w ogóle mechanizmów demokratycznych w szkole. No i też to, powiedzmy, doświadczenie, czy to, czym się będziemy dzisiaj dzielić z Państwem na tym webinarium, też bardziej od tej strony będzie, to też od razu tu powiemy. No my, ani Julita, ani ja nie pracujemy bezpośrednio w szkole, ale pracujemy ze szkołami, zespołami uczniowskimi, nauczycielskimi. Natomiast tą główną specyfiką, którą my się zajmujemy, są projekty edukacyjne, projekty społeczne i takie właśnie grupy projektowe są tymi, z którymi mamy takich najwięcej styku. I to będzie jakiś też nasz główny punkt odniesienia podczas tego dzisiejszego spotkania. Choć ważne jest też do powiedzenia, tak króciutko, że odnosimy się głównie do działań z grupą projektową, grupą uczniowską, która realizuje jakiś projekt społeczny, natomiast też pokażemy, gdzie są te potencjalne różnice pomiędzy na przykład taką grupą, jaką jest być może Państwa klasa, jeżeli Państwo prowadzą swoją klasę, jaką się spotykają się Państwo z klasami. Pokażemy te różnice i też wskażemy, gdzie ewentualnie można szukać więcej informacji na ten temat z tego, co oferuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tak, no i jeszcze z takich wstępnych rzeczy zapraszamy na naszego Facebooka Angażuj Obywatelsko. Tam znajdziecie Państwo więcej informacji zarówno o ciekawych, mam nadzieję, webinariach, szkoleniach online, no i mam nadzieję, że też po COVID-zie stacjonarnych naszych działaniach, projektach i materiałach, z których można skorzystać, więc zapraszamy do polubienia strony Angażuj Obywatelsko. No i przejdziemy już może do krótkiego powiedzenia, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. No tak, no więc proces grupowy będzie tym podstawowym pojęciem, wokół którego będziemy się poruszać, czyli zdefiniujemy ten proces, jego poszczególne etapy, i będziemy starali się pokazać, co właściwie jest takiego ważnego, jeśli mówimy o roli nauczyciela, nauczycielki, czy też opiekuna, opiekunki tej grupy, na tych poszczególnych etapach. O co należy zadbać, żeby ta grupa dobrze działała. Więc oczywiście będziemy mówili właśnie z tej perspektywy zachowań osób właśnie jako grupy, a no mniej będziemy się skupiali na tych indywidualnych jakby przyczynach tutaj różnych zachowań.
No i tak jak właśnie też Julita wspomniała, główną tą specyfiką będzie ta grupa projektowa. Będziemy się również odnosić do klasy. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa coś ciekawego. No, to jest oczywiście wstęp, też od razu powiemy, tak? Bo jakby dużym wyzwaniem było dla nas wybranie jakby tych tematów, którymi się zajmiemy, więc będzie to też oczywiście takie dość podstawowe wskazanie tego, rozszerzone. Myślę, że w ogóle w takiej formule webinaryjnej jest trudno wejść w głąb. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli organizować właśnie takie szkolenia dłuższe, stacjonarne, na których pewne rzeczy można bardziej doświadczyć. Ale żeby już nie przedłużać, to na samym początku byśmy chcieli zaprosić takiego bardzo krótkiego quizu dla Państwa. Tutaj za chwilę go odpalimy. I jak widzą Państwo, mamy trzy pytania. Pytanie pierwsze jest wielokrotnego wyboru, pytanie drugie jednokrotnego, no i trzecie też jednokrotnego. Zachęcam do odpowiadania. Tutaj już widzę, że pierwsze osoby głosują. Damy sobie chwilkę na to, żeby wszyscy... No, wszyscy, którzy są na Click Meetingu, no oczywiście osoby, które oglądają nas na Facebooku, nie mogą wziąć udziału w tej krótkiej ankiecie, ale oczywiście jak najbardziej można zobaczyć, co inni odpowiadają. To jeszcze może tylko pokażę te pytania. Można też zanotować sobie odpowiedzi, na co Państwo stawiają. To jest pierwsze pytanie, drugie pytanie. O, już widać, jak się nam zmienia. Cieszymy się, że mamy dość różne osoby też na sali. Tutaj piszecie na czacie, skąd jesteście, nauczycieli, mamy wicedyrektorów, dyrektorów, wychowawców w internacie. Socjologów, osoby o bardzo różnym doświadczeniu zawodowym. Super, dobra, to jeszcze pół minutki, słuchajcie, żeby dokończyć odpowiedzi. Witam serdecznie. I jeszcze zaraz będziemy sobie podsumowywać. Już 12 osób zakończyło. Już bardzo szybko to się zmienia. Lecimy. Dobrze. No dobrze, to 3, 2, 1 i kończymy. I możemy sobie zobaczyć, co nam tutaj wyszło. Już widzą Państwo, jak pozostałe osoby odpowiadały. I krótko, właśnie w ramach wstępu, co w tych pytaniach tutaj mamy. No pierwsze pytanie było trochę podchwytliwe, takie trudne i niejednoznaczne, jak cały proces grupowy, więc jest metaforą ogólnie procesu grupowego to pytanie, no dobrze. Więc co uznajemy za grupę z punktu widzenia psychologii społecznej? Tu najwięcej osób wskazało profesjonalny zespół piłkarski i szkolny zespół teatralny jako takie grupy. I no, można powiedzieć, że rzeczywiście to są takie grupy, które najwięcej tych cech grupowych wykazują, bo rzeczywiście jeszcze zaraz przejdziemy, jakie są to cechy, tak? Ale rzeczywiście w tego typu zadaniowych, szczególnie grupach, można te cechy odnaleźć. Pewnie każda osoba, która się zajmuje procesem, znaczy grupami w ogóle psychologią społeczną, trochę inaczej też tą grupę definiuje, czy właściwie pasażerowie na przykład autobusu spełniają te cechy, pewnie w różnym, znaczy na pewno nie wszystkie, tak? No jakby na pewno nie wszystkie, niekoniecznie zachodzą pomiędzy nimi jakieś złożone interakcje, tak? Nie muszą w ogóle tych interakcji mieć. Tak samo jak osoby czekające na przejściu dla pieszych, tak? No tutaj jest bardzo taka, można powiedzieć, to jest tylko bardzo krótkotrwała, bardziej grupa, znaczy właśnie nawet nie grupa, tylko zbiór osób, tak, które zbiór osób. W tym określonym bardzo krótkim momencie mają wspólny cel. Czekają na ten autobus, ale nie zachodzą pomiędzy nimi te czynniki, o których wam powiemy, co charakteryzuje taką grupę, w której można zaobserwować jednak ten toczący się proces grupowy. Tak. No, podsumowując, to rzeczywiście, gdzie jak w soczewce można zobaczyć te elementy, to są właśnie takie grupy, które mają ograniczoną liczbę osób i mają ten cel też jasno określony, i tutaj właśnie ten zespół piekarski i teatralny są chyba najlepszym przykładem. Z ilu osób składa się grupa, no to też jest takie pytanie, na które nie ma takiej jednej jasnej odpowiedzi. Jak sobie zobaczycie różnego rodzaju teorie socjologiczne, właśnie psychologii społecznej, no to część osób mówi, że dwie, część osób mówi, że trzy,
bo dopiero przy trzech osobach, no, ta struktura grupy się też pojawia, prawda? Jakaś taka bardziej, może się pojawiać bardziej wyraźna. Przy dwóch oczywiście pewne cechy grupowe też się pojawiają, więc właściwie i pierwsza, i druga odpowiedź są poprawne, można tak powiedzieć. No bo już na pewno wszyscy się zgadzają, że od trzech osób to już na pewno jest grupa, tak? Znaczy, to już nie musi być więcej. Tak, bo nawet są takie teorie, które mówią, że od trzech wtedy, kiedy, dlatego że co najmniej jedna osoba może obserwować interakcję pozostałej dwójki, więc ta trójka występuje częściej w tych wszelkich teoriach psychologii społecznej, socjologii, ale wiadomo, teorii jest masa na różne poparcia. Powiedzmy, że grupa to jest ta od trzech osób i o niej będziemy mówić dalej. Tak. No i jakie wyzwania widzicie w tej pracy z grupą? No tutaj z grupą projektową zadaliśmy to pytanie i chyba bardzo zróżnicowane są wyzwania. No, zintegrowanie grupy, stworzenie poczucia bezpieczeństwa uczestników jest na chyba największej liczby osób tym wyzwaniem i trochę będziemy o tym mówili, więc mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże tym osobom, jak również będziemy mówili o tym, no, zapewnienie otwartej komunikacji w grupie też dla kilku osób jest dużym wyzwaniem. Tu oczywiście otwartą komunikację tak naprawdę trzeba ćwiczyć, prawda, więc my tego nie będziemy dzisiaj robili, ale no, też będzie o tej otwartej komunikacji trochę, tak samo jak o radzeniu sobie z konfliktami w grupie, bo to chyba będą te trzy główne aspekty. No dobra, dziękujemy za tą rozgrzewkę. I przejdziemy w takim razie, zgodnie z tym, co Judyta powiedziała, do takiego krótkiego zebrania tego wszystkiego. Czym ta grupa i proces grupowy są? Tutaj chyba jest pomieszanie slajdów, ponieważ jest proces grupowy. Jak tutaj pomieszał nam się slajd, bardzo przepraszam. Tutaj powiem krótko o grupie, więc nie będzie chyba zaskoczeniem, kiedy Państwo wzięliście udział w quizie, może ten slajd nie będzie taką dużą stratą dla Państwa. Tak krótko podsumowując, grupa to są w zależności od teorii 2-3 osoby, które, pomiędzy którymi zachodzą jakieś interakcje. Grupa, taką cechą grupy jest między innymi to, że ona ma takie poczucie swojej odrębności, to znaczy wyobraźmy sobie, że jesteśmy w szkole i uczeń czy uczennica wie, że należy do klasy pierwszej B, a nie do pierwszej C, tak? Jakby widzi jakąś tę odrębność, albo należy do tej grupy projektowej, która realizuje ten konkretny projekt, tak? Czyli możemy wytyczyć. Tak samo Państwo też potrafią wskazać mniej więcej, mniej lub bardziej, że są Państwo, należą Państwo do grona pedagogicznego tej konkretnej szkoły, czyli to poczucie odrębności, tej granic, kto należy do grupy, można wskazać i zazwyczaj osoby należące do grupy ją czują. I taką ważną cechą jakby grupy, jak można w ogóle klasyfikować grupy, oczywiście w bardzo uproszczony sposób, jest na przykład to, co jest takim głównym celem jej zawiązania się, czy jej istnienia. I na przykład tutaj możemy mówić o takich grupach towarzyskich, gdzie tym głównym, taki cel społeczny, gdzie takim głównym czymś, do czego dążą osoby, jest po prostu na przykład to, żeby miło spędzać czas, zaspokajają potrzebę przynależności, są osobami, które się na przykład poznają na studiach, czy nawet w klasie i tworzą jakąś taką grupę, która z sobą potrzebuje kontakt i też dużo z tego czerpiąc, bo na przykład dobrze z sobą spędza czas, dobrze się z sobą czuje. I jest druga kategoria, są to grupy zadaniowe, które się zawiązują po to, żeby zrealizować, osiągnąć jakiś konkretny cel. I tutaj przykładem jest między innymi ta grupa projektowa, o której teraz będziemy Państwu mówić, do której się będziemy odwoływać, czyli zbieramy grupę uczniów, uczennic, zawiązujemy tę grupę po to, żeby zrealizować konkretny projekt, żeby w ramach tego projektu osiągnąć konkretny cel, zaplanować konkretne działania. I ta grupa, nawet mogą wszyscy uczniowie i uczennice należeć do tej samej klasy, ale wyciągnięcie na przykład piątka z tej klasy już staje się tą grupą, bo ona realizuje ten projekt. I zachęcalibyśmy Państwa, żeby, ponieważ będziemy się skupiać na tej grupie zadaniowej. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przytoczymy sobie przed oczami taką grupę zadaniową, która dąży do określonego celu, łatwiej dostrzec i tak już dosyć płynny i dosyć złożony, czasem ciężko uchwytny przebieg procesu grupowego.
Więc na grupie zadaniowej łatwiej ten proces po prostu dostrzec, jak on się toczy. I zachęcalibyśmy Państwa do takiej refleksji, przytoczenia sobie właśnie w tym momencie, do jakiej grupy takiej na przykład zadaniowej Państwo należą, albo należeli, albo na przykład jaką taką grupę zadaniową Państwo mieli wśród uczniów i uczennic. Może Państwo już realizowali jakiś projekt, chętnie też tutaj usłyszymy, co to mogłoby być za, co to były za projekty, albo co to są za projekty, będą. Po to, że jak będziemy mówić o kolejnych slajdach, które niestety w wersji takiej webinarowej mogą się wydawać niektóre rzeczy mniej lub bardziej abstrakcyjne, mając przed oczami tę grupę zadaniową, łatwiej uchwycić tą swoją konkretną, łatwiej uchwycić niektóre zachowania, które Państwo może też obserwowali, czy niektóre zjawiska, które, z którymi się Państwo zetknęli. No tak. Natomiast też warto powiedzieć, że to właśnie o czym mówimy, czy ten proces grupowy zachodzi właśnie dość szybko. Niewiele potrzeba, żeby proces grupowy zaczął dziać, jak różnego rodzaju eksperymenty pokazują, wystarczy naprawdę sztucznie podzielić osoby na grupy, osoby, które wcześniej nie miały ze sobą żadnego związku, natomiast ktoś z zewnątrz nada im właśnie jakąś nazwę, czy po prostu powie, że wy tutaj będziecie współpracować, coś będziecie robić i od razu te mechanizmy się pojawiają, tak, więc no to już przechodząc właśnie do tego, czym ten proces grupowy jest, no to są te właściwie wszystkie zjawiska, które gdzieś wśród tych osób się dzieją. Zjawiska, interakcje, to jak te osoby się do siebie odnoszą, jak na siebie reagują, kto się lubi, kto się nie lubi, to wszystko są rzeczy, które wpływają na ten proces, które tworzą ten proces. I są to takie interakcje, relacje pomiędzy osobami należącymi do grupy, które powodują konkretne zmiany. I to mogą być zmiany zarówno takie behawioralne, bo na przykład ja czuję, że należąc do tej grupy, jakieś zachowania są pożądane, wzmacniane, oczekiwane, jakieś nie, więc się zastanowię, które zachowania chcę przejawiać, co mogę, tak? Są to takie zmiany poznawcze, czyli to, jak należę do grupy, w zależności od tego, wpływają, w zależności do jakiej grupy należę, wpływają na to, jak świat postrzegam, jak interpretuję. Jeżeli należę do klubu wspinaczkowego, gdzie takim głównym przesłaniem, takim poczuciem w grupie, atmosferą jest to, żeby sensem życia jest wspiąć się na ten Mount Everest, no to jest większa szansa, funkcjonując w tej grupie, jeśli to jest grupa dla mnie ważna, że będę chciała w tym uczestniczyć. I wpływają też tak emocjonalnie, i to też jest bardzo ważny aspekt procesu grupowego, że to są zmiany, które bardzo działają na emocjach osób należących do grupy, ponieważ mogą dostarczać osobom albo pozytywnych emocji, być takim dużym, dużym wzmocnieniem, albo bardzo trudnych emocji, z którymi potem taka osoba musi sobie poradzić. I tak naprawdę to, co jest ważne, to, że ten proces grupowy zaczyna się już od pierwszego momentu, kiedy grupa się spotyka i toczy się cały czas, dopóki ona trwa. I szczególnie ten moment takiego spotkania jest ważny, często ustawia cały ten proces do końca i też dlatego w dalszej części powiemy trochę więcej o tym formowaniu się grupy, powstawaniu grupy, stawania się grupą. Ale jest nadzieja, to wszystko tak mówimy, że płynne, niepłynne, ciężko uchwytne, bo to, co jest ważne, ważne też dla mnie osobiście, to, że projekt, że proces grupowy, niezależnie od tego, w jakiej grupie się dzieje, o jakim składzie, jakiej mającej cel, przebiega dosyć podobnie, to znaczy te różne jego etapy, fazy mogą się z sobą przeplatać. O tym też będziemy mówić, że to nie jest liniowe. Może się przeplatać, może się zmieniać, może się manifestować inaczej w grupie, ale właśnie to jest piękno procesu, że jeżeli Państwo poświęcą czas i wysiłek, żeby trochę w to wejść, może już Państwo mają bogate doświadczenia w tym zakresie, to coraz bardziej pracując z grupą te rzeczy będą zauważalne, bardziej zrozumiałe, szybciej, adekwatniej będzie można na różne rzeczy w tym procesie reagować. I to, co też jest ważne w kontekście procesu, to, że to jest jakby zjawisko często niezależne od samej grupy, to znaczy trudno, żeby grupa, są osoby oczywiście, tutaj spotkamy się zapewne w takim gronie, który pracuje z młodymi ludźmi, więc pewnie troszkę więcej możemy wiedzieć. Natomiast sama grupa bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, że
ten proces się dzieje, tym bardziej, że te etapy mogą bardzo płynnie się mieszać, mogą się manifestować, więc ciężko sobie powiedzieć, aha, to właśnie się teraz zintegrowaliśmy, sformowaliśmy, więc jutro można przejść do kolejnego etapu. Jest to bardzo ciężkie, tym bardziej dla grupy, kiedy ona jest tym bardzo aktywnym podmiotem tego procesu. Jest niezależne o tyle, że pewne etapy nastąpią w tym procesie, natomiast jest też nadzieja, o której pewnie powiemy, to znaczy mając wrażliwość na ten proces, wiedząc, jak on się może przejawiać, do czego pewne rzeczy mogą prowadzić, czego symptomy mogą być pewne zachowania, możemy stymulować przechodzenie pomiędzy etapami, wystąpienie niektórych etapów i to jest też ważne w pracy z takim procesem grupowym, z taką grupą, którą się ma i którą się chcemy bardziej zaopiekować. Tak, tak, tutaj Państwo piszą na czacie i też zachęcam do tego, żeby właśnie komentować. No tutaj jest nas 100 osób teraz na click meetingu, więc no innych tutaj interakcji nie będzie. Zachęcam do pytania, do pisania komentarzy, pytań właśnie na czacie. Tutaj pan Marcin jeszcze tylko zaznaczy, tak pan Marcin tutaj sygnalizował, że mikrofon wszystko ściąga. Proszę dać sygnał, czy nas dobrze słychać. Znaczy tak, żebyś nie stukała tak rączkami w stół. Dobrze, to co, lecimy dalej. Czym jest proces grupowy? Co wpływa na ten proces grupowy? Nie na wszystko mamy wpływ. I to jest ta smutna wiadomość na początek, bo grupa nie składa się z osób, które wchodzą do niej jako taka tabula rasa. Nie wchodzą jako, wchodzą już z pewnym doświadczeniem, z pewnymi przeżyciami, relacjami. I na przykład jest wychowanie, gdzie już znacznie wcześniej niż mieliśmy szansę się z nimi spotkać, uczyli się może, jak się komunikować lub się nie komunikować, jak reagować na sytuacje trudne, na konflikty. Są pewne wzorce kulturowe, czyli kultura, w której funkcjonujemy, która albo jest bardziej nastawiona na przykład na indywidualizm, albo bardziej na wspólnotowość. Ona też na nas wpływa i zaszywa nam różne elementy w sobie. Są też cechy charakteru, osobowość, typy osobowości, które też mają znaczenie ogromne i z którymi osoby wchodzą nam w grupę, uczniowie, uczennice wchodzą nam w grupę, bo trudno oczekiwać, że osoba, która jest introwertykiem, nagle z powodu tego tylko, że bierze udział w grupie projektowej, stanie się po prostu ekstrawertykiem, cieszący się na samą myśl występu publicznego. Tak się zapewne nie zadzieje. I wpływają też osobiste doświadczenia jednostek i to zarówno to, z czym się zetknęły te osoby w przeszłości, jak na przykład zostało potraktowane to, że ciągle zadają pytania, czy na przykład spotkały się z tym, że to, że ciągle zadają pytania, zostało docenione i słyszą w tym momencie super, że ci tak zależy, chcesz wiedzieć więcej, rozumieć więcej, czy na przykład spotkały się z tym, pracując w grupie, że grupa mu traktowała ich jakiegoś takiego przeszkadzacza, który tutaj utrudnia nam pracę, to też ma wpływ i ma też wpływ to, czy te osoby zwyczajnie znały się wcześniej, bo jeżeli są do grupy na przykład projektowej, wchodzą nam osoby, które miały z sobą już wcześniej jakieś relacje, znały się, lubiły, nie lubiły, to też z tym bagażem nam wchodzą. I to, co też wpływa, no to z pewnością sam przebieg procesu grupowego, czyli jakie zachowania są wzmacniane pracując razem z grupą, jakie zachowania są osłabiane, czy na które nie ma pozwolenia, jak ona po prostu z sobą współpracuje, jakie relacje, ile czasu się poświęca na przykład na zbudowanie tych relacji, stworzenie poczucia bezpieczeństwa dla grupy, żeby mogła szczerze wypowiadać swoje zdanie. I to jest ten komponent, że o ile na te trzy pierwsze, czyli to wychowanie, wzorce kulturowe, cechy charakteru, indywidualne doświadczenia jednostek mamy mały wpływ, to na pewno mamy wpływ na ten ostatni komponent i to właśnie nad nim się będziemy też tutaj pochylać z Michałem, w jaki sposób, jak można mieć ten wpływ, jak można różne rzeczy zauważać. Po co nam wiedza o procesie grupowym? Wydaje mi się, że troszkę już powiedzieliśmy tutaj Państwa zachęcając, zainteresowanie się tym tematem.
Po pierwsze, będziemy lepiej rozumieć zachowania osób w grupie, co one mogą oznaczać, co mogą, z czego mogą wynikać, co mogą spowodować. Jest to ważne też, co dane zachowanie znaczy. Jedno zachowanie może znaczyć kompletnie coś innego w zależności od miejsca, w którym w tym procesie się znajdujemy. Na przykład cisza na początku, kiedy grupa się po raz pierwszy spotyka, może oznaczać, że osoby się badają, uczniowie, uczennice są nieśmiali, boją się ośmieszyć przed grupą. I dlatego jest ta cisza, która, z którą się spotykamy, stojąc przed tą naszą grupą uczniowską. Ale już cisza na dalszym etapie, kiedy ta grupa się już lepiej zna, może oznaczać, że za chwilę tutaj coś podskórnie się dzieje, że może się kumuluje jakaś frustracja, może coś, o czym jako prowadzący nauczyciel, nauczycielka nie wiemy, i może świadczyć kompletnie coś innego. Więc jeżeli mamy tę uważność na proces grupowy, lepiej rozumiemy, co się dzieje w naszej grupie, jakie są te zachowania, co one mogą oznaczać. Jak rozumiemy i je zauważamy, nazywamy, to możemy lepiej albo przewidzieć, kiedy już się przewidzieć, żeby one nie wystąpiły, albo jak sobie z nimi radzić, kiedy już się zadzieją. I lepiej możemy też planować i stosować te narzędzia, które mogą nam pomóc w pracy z grupą. I też uważność, taka zwracanie uwagi na proces grupowy przede wszystkim buduje takie poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu psychicznego dla grupy, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy z młodymi ludźmi, to Państwo też wiedzą, że to takie zaufanie, że ktoś nad tym panuje, że są jasne zasady gry, że to są gry, zasady gry dla wszystkich i wszystkich obowiązujące, jest szczególnie ważne. No i tak, no przechodzimy już właśnie do tej części etapów, to jest dość, te etapy są dość znane, ale myślę, że jako przypomnienie czy też utrwalenie nie zaszkodzi na nie spojrzeć, co my tu mamy. Jest to dość klasyczny podział tych etapów. Oczywiście też jak jesteście zainteresowani tym tematem, czy czytacie różnego materiały, to, no to oczywiście też różni autorzy trochę inaczej te etapy pokazują, trochę inaczej je nazywają. No ale tu można je tak podzielić na te pięć takich głównych, czyli formowanie, ścieranie się, normowanie, działanie i separacja, z których każda z tych etapów ma pewne cechy. No formowanie jest oczywiście tym pierwszym i zazwyczaj nie występuje już ponownie, znaczy jeśli już grupa się spotka, grupa się zaczyna integrować, już jakby nie ma do tego powrotu, no chyba że nastąpią jakieś znaczne zmiany w składzie grupy, tak? To jest wyjątek. To, co jest taką cechą, no to jest właśnie taka pozorność, można powiedzieć, tego etapu. Tu właśnie nie ma jeszcze tego poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników. Nie do końca wiedzą, co się wydarzy, po co tu są, no i jak oczywiście inne osoby będą reagować na nie, więc raczej każdy okopuje się na tej swojej pozycji, żeby jeszcze się nie ujawniać się ze swoim charakterem, swoimi obawami, swoimi też potrzebami związanymi z grupą. To oczywiście czasami możemy odebrać jako no po prostu to, że na przykład osoby są bierne albo nie zainteresowane tematem, lub też po prostu nie mają określonych tych oczekiwań czy potrzeb, co no jest właśnie pozorne, tak? Bo oni po prostu tego nie wyrażają. Natomiast drugi etap jest właśnie wtedy, następuje, kiedy już ta integracja nastąpi, kiedy ludzie poczują się trochę pewniej, zobaczą, że okej, mogę pokazywać swoje potrzeby, co nieuchronnie prowadzi do konfliktów, do ścierania się, no ponieważ potrzeby osób są no, rozbieżne, można powiedzieć, i okazywanie różnego rodzaju oporu, tak? To oczywiście za chwilę jeszcze będziemy trochę więcej mówić, bo to jest no, w sumie ten najtrudniejszy etap, który my jako prowadzący grupę przechodzimy. I tutaj też ta rola osoby prowadzącej jest no, kluczowa, można powiedzieć. Znaczy zarówno ten pierwszy, jak i drugi etap, no właściwie jak to przejdziemy jako prowadzący, wpłynie na to, jak ta grupa będzie działała, albo nie będzie działała w gorszej wersji. No i potem właśnie faza normowania jest tym momentem, kiedy nauczymy się jako grupa radzić sobie z pewnymi konfliktami, nauczymy się je rozwiązywać i wracamy do jakiejś tam równowagi, ustalamy też normy, tak? I tutaj rzeczywiście w odniesieniu już do tych realnych, a nie tych pozornych zachowań uczestników, tak? Czyli rzeczywiście
udało nam się porozmawiać o tym, tak, czego osoby potrzebują i wymyślić, jak to będzie działało, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dopiero potem jest ta faza działania, czyli faza efektywnego działania, czyli ten moment, kiedy ta grupa najbardziej efektywnie rzeczywiście pracuje nad zadaniem, które ma, tak? No i skupia się właśnie już wtedy na celu, a nie na sobie, nie na tych konfliktach, nie na swoich potrzebach niespełnionych, prawda? I to jest ten moment efektywnej pracy, tak? No i oczywiście w przypadku takich grup właśnie, które gdzieś mają ten krótki okres, no większość grup ma jakiś określony czas trwania, prawda? No, następuje ten etap separacji, rozdzielenia się, kiedy kończymy pracę. No to jest oczywiście takie ujęcie teoretyczne i ten model tak wygląda pięknie, ładnie, natomiast życie oczywiście, jak Państwo wiecie, wygląda trochę inaczej. No i w rzeczywistości te etapy mogą się przeplatać, no nie są w jakiś sposób łatwe do rozdzielenia, czy też my jako osoby prowadzące możemy nie dostrzegać tych, ciężko jest po prostu powiedzieć sobie, że okej, dziś przeszliśmy do kolejnego etapu w naszym procesie, w procesie grupowym, raczej możemy to powiedzieć z pewnego dystansu czasowego, tak, że aha, to był ten moment, tak, kiedy zaczęliśmy na przykład przechodzić, no nie? A czasem nie, czasem w ogóle się też nie da powiedzieć, no i szczególnie właśnie w przypadku grup, tak naprawdę im dłużej grupa pracuje, no to tym też nawracanie tych faz jest możliwe, tak, bardziej prawdopodobne, szczególnie właśnie takiego przechodzenia, że ze ścierania się do normowania, prawda, szczególnie kiedy właśnie nie ma takiego, znaczy tak, bardzo często na przykład właśnie nie ma jakiegoś takiego bardzo wyraźnego tego konfliktu, grupa nie wchodzi w tak zwaną burzę, te konflikty są takie, powiedzmy, utajone trochę, no to wtedy jak najbardziej ta faza ścierania się może nawracać, tak? Tutaj rozwiązujemy jedną sytuację, trochę możemy popracować, ale pojawi się coś następnego, tak? Oczywiście, no im więcej rzeczy w tej grupie naszej się dzieje, no to tym większe ryzyko. To tak nawet ciężko napowiedzieć na ryzyko, no ale po prostu te fazy stają się bardziej się zacierają i po prostu też nachodzą na siebie. Tak. No tu właśnie odniesienie też do klasy właśnie, no bo klasa, myślę, że Państwo w dużej większości z tą grupą najczęściej pracujecie, która no jest też specyficzna, prawda? Tu po pierwsze mamy dość długi czas, kiedy ta grupa ze sobą przebywa, to jest jedna rzecz i w związku z tym, i poza tym jest też dużą grupą, tak? Znaczy, jeśli to mamy 20 osób, 25, 30 w klasie, to oczywiście też te interakcje mogą zachodzić w podgrupach właśnie, w związku z tym w tej jednej klasie mogą się dziać de facto różne równoległe procesy, tak? I w zależności od tego, czy osoby na przykład właśnie ze sobą szerzej współpracują, czy też nie. Jakby są klasy, w których no po prostu część osób ze sobą w ogóle nie ma żadnych interakcji przez kilka lat tak naprawdę i nie jest to wymuszone też, tak? Bo to jest kolejna rzecz, że no, klasa jako taka grupa nie ma zadania swojego jednego wspólnego, tak? No celem powiedzmy jest to, że się uczymy, no ale jest to taki cel indywidualny, można powiedzieć, raczej realizowany indywidualnie. A nie, że grupa do tego dąży, żeby tak Osiągnąć to wspólnie. Tak, no mamy oczywiście właśnie różnego rodzaju projekty edukacyjne czy społeczne, w których te osoby rzeczywiście mają ten konkretny wspólny cel i wtedy rzeczywiście bardziej na przykład ten proces grupowy może się zintensyfikować, czy mogą się po prostu ujawniać różne rzeczy, więc nie wszystko, co do tego się, znaczy na pewno będąc wychowawcą, wychowawczynią klasy, trudniej nam wskazać, tak, w którym momencie ta grupa jest. No oczywiście jest etap ten początkowy formowania, który jest bardzo ważny, ale też nie jest powiedziane, że właśnie klasa przy zmianie, bo już nawet jak przychodzą nowe osoby do klasy, no to one też muszą znaleźć to swoje miejsce. I tak? Wpływają na proces, na dynamikę, na relacje, tak? Gdzie się odnajdą? Czy pozostaną na uboczu, czy wejdą do jednej z grup, która tak Funkcjonuje w ramach klasy? Tak. I tutaj, nie wiem, czy powiesz o drugim życiu grupy, bo to też jest, wydaje mi się, takie ważne pojęcie. To dawaj. Takie drugie życie grupy, ono tutaj powiemy w kontekście klasy, tutaj przywołujemy to pojęcie w kontekście klasy, czyli dlatego, że po prostu to jest większa szansa wejść w to tak zwane drugie życie grupy, ale do tego się będziemy jeszcze też odwoływać później. Drugie życie grupy to są te wszystkie interakcje, zjawiska,
które zachodzą, zachowania, które zachodzą trochę poza oczami nauczyciela, nauczycielki, osoby prowadzącej grupę, opiekującej się grupą, które są dla niej niezauważalne. I tam w tym drugim życiu grupy między innymi mogą funkcjonować zupełnie inne zasady gry, tak zwane, czy normy, niż na oficjalnych spotkaniach. I w przypadku klasy, kiedy z klasą spotykamy się na godzinach wychowawczych, czasem na korytarzu, ale powiedzmy, ta klasa funkcjonuje jako taka szeroka bardzo grupa, też mocno niezależnie od nas, bo jednak mają razem inne zajęcia, spotykają się po szkole, przed szkołą. Tam to drugie życie grupy może być mocniejsze, mogą się wykształcić takie, wejść takie zjawiska, zachowania, interakcje, relacje pomiędzy nimi, które bardzo uregulują jej system działania, tak? Czyli że coś będzie dozwolone, coś, czego my byśmy na przykład nie pochwalali, nie chcieli wzmacniać, ale tam po prostu już się to zadziało niezależnie od nas i jest trochę przed nami ukryte. Tak, tutaj wrzuciłem na czat linka do właśnie materiałów w programie Wychowanie to Podstawa. Tam więcej, te materiały wciąż powstają, wciąż je tworzymy. Będzie tam, będą tam opisane różne aspekty właśnie życia klasy. Tutaj to jest właśnie specyficznie dla wychowawców, wychowawczym przeznaczone, więc odsyłam Państwa, no bo my tutaj właśnie nie będziemy w te wszystkie szczegóły wchodzić. To jest program też, w którym będzie kurs online robiony. Tutaj jest pytanie o program Wychowanie to Podstawa, czy można się dołączyć. Wydaje mi się, że będzie można jeszcze dołączyć. Wydaje mi się, że jest rekrutacja. Tutaj można, myślę, napisać maila do koordynatorki. Tam jest kontakt. Tak, tam jest, na stronie jest, tak, myślę, że koleżanka Emilia chętnie tutaj na wszystkie pytania odpowie. Będzie kurs, do którego prawdopodobnie będzie można dołączyć, proszę o zweryfikowanie na stronie. Natomiast też powstaje tam 6 dużych takich narzędziowników o różnych obszarach pracy z grupą, z klasą, przez wychowawcę, wychowawczynię, w tym pracę na procesie grupowym, więc bardzo polecam śledzić te bieżące aktualności w tym programie. Przechodząc już tak do tych dwóch, do wszystkich etapów, ale tych dwóch dla nas najważniejszych, bo tak naprawdę ustawiają nam cały proces grupowy, czyli formowanie się grupy, jej powstawanie i potem to takie, jak my nazywamy, ścieranie się, czyli kiedy dochodzi do konfliktu. Formowanie się grupy to jest ten moment, w którym szczególnie ważne jest zadbać o poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli się o to poczucie bezpieczeństwa teraz nie zadba, kiedy ta grupa się spotyka i jeszcze pewne normy takie grupowe nie zostały wypracowane i jeszcze nie powstały te sympatie, antypatie, to będzie to bardzo ciężko, będzie bardzo ciężko o to potem zadbać. Jest to taki etap, w którym, który szczególnie wiąże się z taką niepewnością i stresem, który jest szczególnie wyraźny, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, u młodych ludzi, gdzie to takie stracenie twarzy, to takie, że się ośmieszę przed grupą, że ona mi to zapamięta, są szczególnie ważne, więc zadbanie o to, żeby ta grupa się sobą dobrze poczuła, żeby się poczuła bezpiecznie, że tutaj działamy na określonych zasadach, że to, co w grupie, to nie na zewnątrz, jest szczególnie ważne. Jest to warunek konieczny do takiego pełnego zaangażowania, żeby zadbać, żeby zbudować, oczywiście powiemy potem, jak można to zrobić, żeby zadbać to poczucie bezpieczeństwa, bo inaczej istnieje takie ryzyko, że zamiast zaangażowanej, chętnej grupy, która się zwyczajnie dobrze czuje, będziemy mieć takie zjawiska, jak ktoś nam będzie rezygnować. Jest większa, oczywiście osoby mogą rezygnować, uczniowie, uczennice mogą rezygnować z różnych powodów osobistych, mają za dużo zadań, ale to jest jeden z czynników, który się może do tego dołożyć, tę swoją cegiełkę, tak? Osoba rezygnuje, bo nie czuje się bezpiecznie, komfortowo w tej grupie, albo nawet zostaje, ale jest słabo zaangażowana, bo nie czuje się na tyle dobrze, żeby wypowiadać swoje zdanie, zgłaszać swoje pomysły, współpracować z osobami w tej grupie. I to wtedy mamy do czynienia z takimi osobami, które tak pcha się, w sensie prowadzi się tę grupę i pcha się ją tak właśnie siłą rozpędu, tak ciągle ma się takie poczucie, że jak ja im nie powiem, jak ja nic nie zrobię, nie powiem, co kto ma robić, to się nie zadzieje. I tutaj jednym z elementów może być kwestia takiego zadbania o to poczucie bezpieczeństwa i tego, jak się grupa z sobą czuje na samym początku. I co też jest ważne, że jeżeli nie zostanie zaopiekowane to takie poczucie bezpieczeństwa, gdzieś tam nie poświęcimy mu chwilki, to jest spora szansa, że grupa zostanie na tym takim pozornym
swoim wizerunku, o którym wcześniej wspominał Michał, czyli chcę, to też jest naturalne, chcę wypaść fajnie, chcę, żeby mnie ludzie lubili, albo co najmniej czasem dali mi spokój, ale żeby nie postrzegali mnie źle. Więc będę podtrzymywać taki wizerunek, taki pozorny, niepogłębiony, tylko po to, żeby nie narazić się grupie, bo nie mam tego bezpieczeństwa, jak to zostanie odebrane, jak zostanę wtedy potraktowane czy potraktowana. I taki brak poczucia bezpieczeństwa wywołuje konkretne, może wywołać konkretne reakcje. Proszę pamiętać, że tutaj podajemy tu jakieś przykłady, nie jest to na pewno wyczerpana lista. I wśród takich przykładów, które się mogą manifestować, taki brak poczucia bezpieczeństwa, to jest na przykład bierna akceptacja. Zgadzam się na to, co jest proponowane, bo boję się wyjść ze swoim stanowiskiem, że jeżeli widzę, że większość grupy podchodzi entuzjastycznie albo osoba dla mnie ważna w tej grupie podchodzi entuzjastycznie, bo na przykład się znamy, lubimy, wysoko ją cenię, no to też się zgodzę, akceptuję, choć mogę mieć inne zdanie, ale nie czuję się bezpiecznie w tej grupie, żeby to inne zdanie przedstawić. Może to być rozładowywanie napięcia przez żartowanie, co może być dobrym objawem, bo rozładowujemy napięcie, stres, żartujemy, grupa się śmieje i generalnie jest miło i wtedy to jest jak najbardziej pozytywny objaw, ale to żartowanie może też przejść w takie ośmieszanie osoby, obniżanie jej pozycji, ciągłe przerywanie, niedopuszczanie do głosu i wtedy to są takie zachowania, które mocno zaburzają to poczucie bezpieczeństwa, tak kluczowe na tym początkowym etapie. No właśnie, tak powiedzieliśmy, co tam może zaburzyć, to może zastanówmy się, co jednak możemy zrobić, żeby zbudować ten taki zespół, zadbać o ten zespół na samym początku, co jest dużą szansą, że ułatwi nam pracę dalej. Pierwsza rzecz to rekrutacja do grupy. Wiemy, że są różne sytuacje, Państwo wiedzą najlepiej, jakie to są sytuacje, czy zawsze to jest możliwe, czy nie, ale jeśli to jest możliwe, to żeby udział w jakimś działaniu był w jakiejś grupie, w jakimś projekcie dobrowolny, bo wtedy nie zaczynamy z osobą, która zmuszona zaczyna nam już na takim oporze i frustracji, tylko faktycznie bazujemy na tym takim zainteresowaniu. W rekrutacji do grupy ważne jest też zadbanie o to, żeby osoby, które należą do tej grupy, które tak typujemy do tej grupy, możliwie albo się tak samo znały, albo się tak samo nie znały. To znaczy albo bierzemy osoby, które już mają z sobą relacje, są na przykład wybraną grupą z klasy, albo się tak samo nie znają, czyli są z różnych klas, nie mają z sobą tak dużego kontaktu na co dzień przed sformowaniem tej grupy. To jest ważne, ponieważ w innym przypadku już na starcie te osoby, które się bardzo dobrze znają, tworzą bardzo silne takie więzi, interakcje, już właściwie je mają i trzymają się razem, a są osoby, które są kompletnie gdzieś indziej, czasem zostają całkowicie na boku, czasem formułują antymini grupę w konfrontacji z tą pierwszą, więc jest taki ważny aspekt. Czas na poznanie się i integrację. I tutaj w tej integracji poświęcamy jej jedno spotkanie projektowe, drugie, trzecie. To też tak naprawdę zależy od nas, od naszych możliwości i też od takiego uważnego obserwowania grupy, na co grupa jest gotowa. Ale na pewno w czasie integracji ważne jest, żeby zadbać o kilka takich elementów. To znaczy po pierwsze, żeby każdy miał szansę zaistnieć tak pozytywnie na forum tej grupy, w sposób, który nie będzie ryzykowny. Czyli na początku to może być to, że powiedzą sobie swoje imiona i to już będzie wystarczająco. A może za chwilę się ośmielą troszkę bardziej i będą mogli powiedzieć jakąś jedną swoją supermoc, którą mają, ale jakby ukierunkowujemy tę integrację na taki kierunek, gdzie ten każdy uczeń, uczennica należący do grupy może przedstawić się w takim dobrym świetle innym. Ważne przy integracji jest też taka ostrożność, szczególnie na początku, kiedy grupa się nie zna, jest taka ostrożna, bada się, żeby nie proponować zbyt takich ingerujących ćwiczeń integracyjnych, lodołamaczy, różnie je nazywamy, które mogą zaburzyć takie poczucie bezpieczeństwa, to poczucie bezpieczeństwa się dopiero buduje,
a niefortunnie dobrane ćwiczenie integracyjne może jeszcze dodatkowo je podkopać. Mówię tu na przykład o takich ćwiczeniach, które wymagają bardzo takiego kontaktu fizycznego, gdzie osoby się nie znają i mogą nie mieć takiej gotowości, żeby ten swój taki dystans społeczny, taki, który jest dla nas wygodny, przekraczać. Jeżeli chodzi o wypracowanie zasad współpracy i ram, w jakich będziemy pracować, to jest rzecz kluczowa w czasie takiego pierwszego formowania się grupy. Ramy, jakie tu mamy na myśli, to na przykład powiedzenie już na starcie: słuchajcie, to jest projekt, w który angażujemy się pół roku, rok, trzy miesiące, dwa. On się kończy wtedy i wtedy, zaczyna się teraz, w momencie, w którym się spotykamy. Słuchajcie, będziemy się spotykać teraz raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, jaką widzicie potrzebę tych spotkań, żeby to się udało, mówimy. Ten projekt jakby dzieje się w ramach czegoś większego, ma taki cel, zarysowujemy te ramy. Czemu jesteśmy tą grupą, do jakiego celu dążymy? I ustalenie zasad współpracy też jest chyba jednym z najważniejszych punktów tej części, bo Państwo też zapewne się spotkali, też zapraszam tutaj, może Państwo się spotkali z taką funkcją kontraktu, ustalenia, według jakich zasad działamy, ale spisując ten kontrakt, też równie ważne jest zadbanie o to, żeby on był po pierwsze jak najbardziej konkretny. To znaczy są takie zasady, które, o których też bardzo fajnie pisze Michał w tych publikacjach, które będziemy Państwu polecać. Są takie zasady, które oczywiście może być tak, że wpiszemy sobie tam, będzie dobra atmosfera, dbamy o tą atmosferę, ale co z tego wynika? Czy to znaczy, że jak ktoś się gorzej czuje albo ma gorszy dzień, to znaczy, że no właśnie złamał zasadę, bo zepsuł nam tą atmosferę? I tutaj właśnie ciężko się uchwycić takich rzeczy w kontrakcie. Raczej warto szukać takich rzeczy, które są łatwo zauważalne, że ktoś albo stosuje, albo nie stosuje, albo już narusza nam tę zasadę, czyli na przykład nie spóźniamy się na nasze spotkania, nie używamy, jeżeli zwracamy się, krytykujemy czyjś pomysł, albo mówimy, jak się czujemy, używamy komunikatu ja, o którym też trochę więcej pewnie powie Michał. I też ważne jest w takich zasadach współpracy, żeby po pierwsze je określać, podkreślać je realność, tego, co możemy zrobić, ale też patrzeć na siebie, na taką rolę, że jestem tą strażnikiem, strażniczką tych zasad i tak będzie mnie postrzegać grupa. Jestem tą strażnikiem, strażniczką, który będzie pilnować tych zasad i jednocześnie, to jest taka trudna rola, jestem osobą, która jest bardzo, prowadząc tę grupę, obserwowana i sprawdzana, czy też tych zasad przestrzega, bo tutaj ten wyłom będzie bardzo mocno zauważalny i w taki czy inny sposób grupa szybko na niego zareaguje. Określenie, ile grupa ma decyzyjności, czyli zastanowienie się już na początku, przy wejściu do grupy, ile jestem w stanie grupie oddać, na co jestem gotowa, czy na to, żeby razem określać z nimi cel, co chcemy zrobić w ramach tego projektu, czy jestem gotowa na to, żeby razem z nimi wypracowywać zasady współpracy, a może jestem gotowa po prostu stwierdzić, że teraz ustalimy, jaki będzie przebieg naszych spotkań projektowych, co się na nich będzie działo. Ważne sobie odpowiedzieć na to pytanie na początku, żeby to, co zaproponujemy, też było tak w zgodzie z nami i jednocześnie pozwalało poczuć uczniom, uczennicom, że mają na to wpływ. Odpowiadanie na pytania wątpliwości. Tu jest ważne powiedzenie, żeby odpowiadać na każde pytanie, każdą wątpliwość. Nie zawsze to będzie łatwe, nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę zadowolić tutaj wszystkich. Wystarczającym poziomem zadowolenia będzie to, że żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi ze strony grupy, bo grupa bada, na ile ta osoba, która opiekuje się grupą, jest responsywna, na ile jej zależy, wyjaśnia, sprawdza, co jest dopuszczalne, możliwe. I reagowanie na naruszenie zasad, czyli jak już ustalimy zasady, powiemy, jakie to są zasady, zgodzimy się na nie wszyscy, to zastanowienie się, to takie pilnowanie, to właśnie strażnik, strażniczka zasad, pilnujemy, żeby ich nie naruszać, bo naruszenie spowoduje u tych, którzy, u jednych spowoduje, że stracą to już powoli budowane poczucie bezpieczeństwa i znowu się wycofają, a u innych, którzy na przykład prezentują takie zachowania negatywne, może spowodować takie wzmocnienie. Okej, nikt nie reaguje, więc ja mogę
bardziej mogę więcej w ten sposób reagować, mieć takie relacje. Tak, tutaj na czacie w międzyczasie pojawiały się pytania. Pojawiło się między innymi pytanie o propozycje nasze propozycje integracji. Ja wrzuciłem link do naszej strony programu Młodzi w Akcji i publikacji właśnie z programu Młodzi w Akcji, w których znajdziecie, one są inaczej pogrupowane, nie są podzielone po etapach procesu, tylko bardziej po tematach działań projektów społecznych, ale wchodząc w te publikacje znajdziecie dużo praktycznych ćwiczeń właśnie szczególnie na te pierwsze etapy, te związane z kontraktem, z integracją, z ustalaniem celów, czyli to wszystko, co właśnie Juryta mówiła, co się składa na to poczucie bezpieczeństwa na tym pierwszym etapie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was inspiracja z tych publikacji. Tak, i dosłownie jedno zdanie, bo tutaj Michał mi pisze, żebym tutaj się pośpieszyła, żeby też zdążył ze swoimi ważnymi rzeczami. Ja tylko krótko powiem, że w tych publikacjach, na których wydanie bardzo niecierpliwie czekamy, znajdą Państwo nie tylko teorię procesu w zestawieniu i w pracy z uczniami, uczennicami, ale również narzędzia konkretne, jakie takie propozycje narzędzi, które można zastosować na poszczególnych etapach pracy z uczniami i uczennicami, więc tutaj też myślę być taką odpowiedzią na te głosy z Państwa strony. No właśnie, no i tu już przechodzimy do tego, co chyba no, najwięcej trudności budzi, jest takim częstym wyzwaniem, jeśli nam się już uda właśnie przeprowadzić tę integrację, osoby wiedzą, po co tu są, co będziemy robić, dlaczego tu jestem, jaka jest moja rola, jaka jest rola osoby prowadzącej, no udało nam się stworzyć to poczucie bezpieczeństwa, prawda? I grupa właśnie wtedy, można trochę powiedzieć paradoksalnie, kiedy właśnie osoby czują się w miarę dobrze i bezpiecznie, zaczynają się ujawniać różnego rodzaju potrzeby indywidualne w związku z tym, co my tutaj tak naprawdę robimy. Bo oczywiście każdy te potrzeby ma, tylko nie zawsze je ujawnia. No i to, co jest nieuchronne, no to jest oczywiście konflikt w związku z tym. Konflikt, który oczywiście, jak o nim mówimy, tak potocznie, no to on dość często jest postrzegany negatywnie, prawda? No, że powinniśmy unikać konfliktów, dbać o to, żeby ich nie było i tak dalej, co oczywiście no właśnie w ujęciu procesu grupowego jest niemożliwe tak naprawdę, to znaczy on jest nieuchronny. I oczywiście, tylko że kluczowe jest to, jak sobie z nim poradzimy, tak? Bo konflikt, który może poprowadzić nas do rozwoju grupy lub do stagnacji grupy, tak? Czyli właśnie, że grupa się zafiksuje na tych konfliktach, one też często właśnie są w tym, co Judyta mówiła, w tym drugim życiu grupy, tak? Czyli właśnie, szczególnie właśnie jeśli to poczucie bezpieczeństwa jest niepełne, tak? To ten konflikt właśnie, on się zaczyna ujawniać, ale z drugiej strony uczestnicy raczej nie chcą o nim mówić na forum, nie chcą mówić o nim, kiedy wszyscy słuchają, kiedy prowadzący słucha, natomiast mówią w mniejszych grupkach, podgrupkach, właśnie tworzą się jakieś stronnictwa, tak, w tej grupie, ktoś kogoś nie lubi, co jest oczywiście naturalne, prawda? I też my jako prowadzący nigdy tego nie unikniemy w 100%, tak? My jeśli jesteśmy wychowawcą klasy, no to oczywiście to drugie życie klasy to jest po prostu nieuchronne, tak naturalne, ale jeśli oczywiście mamy grupę, w którą bardziej intensywnie pracujemy, w takim sensie, że na przykład całość tych spotkań my prowadzimy, no to mamy większy wpływ na to, czy właśnie to drugie życie grupy się pojawi, czy te konflikty będą ujawnione na forum grupy. No i tak, no jakby też właśnie bym rozróżnił, tutaj ważne jest rozróżnienie, ponieważ też często osoby myśląc tak potocznie o konflikcie, no to mówią, znaczy to myślimy o czymś takim właśnie już burzliwym właśnie, czymś, co kończy się jakąś kłótnią, sporem takim osobistym, indywidualnym, czy też w ogóle rozłamem w grupie, tak, no ale niekoniecznie. Burza, czyli ten taki konflikt, który rzeczywiście ujawniony, ale jest pełen emocji, jest często też ogarniający całą grupę, no pojawia się stosunkowo rzadko tak naprawdę, natomiast nie każdy konflikt się tym kończy, tak? Natomiast to, co jest ważne, no to, że zarówno oznaki tych konfliktów, jak i nadciągającej się burzy, no są widoczne. My jako prowadzący możemy dostrzec, to są wszystkiego rodzaju właśnie jakieś napięcia pomiędzy uczestnikami, jakieś chichoty, obśmiewanie, prawda, jednych przez drugich, jakieś docinki.
I oczywiście właśnie to, czy my będziemy reagować, czy my będziemy to wywlekać, można powiedzieć, na forum, no zdecyduje o tym, czy uda nam się to ujawnić, czy też to bardziej będzie przychodziło do tego drugiego życia, tak, że uczestnicy sami będą musieli sobie z tym na swój własny sposób radzić. Dobrze. No i dlaczego? W ogóle dlaczego te konflikty w grupach się pojawiają? No przyczyny są różne. Indywidualna frustracja, tak? No to jest dość częsta przyczyna. Ja jako osoba, która jest w grupie, czuję się z jakiegoś powodu sfrustrowany, tak? No przymus, tak? To, co Judyta mówiła, czasem jest to nieuniknione, tak? No grupa klasowa, no jest tutaj z przymusu, tak? No, czasem bardziej chcą, czasem mniej, no ale zasadniczo wszyscy są z obowiązku w klasie, więc siłą rzeczy ta frustracja tutaj na przykład jest częstym tutaj przypadkiem. W grupie projektowej powinniśmy tego unikać oczywiście, tak? Mamy większą szansę uniknąć tak naprawdę. No tak, bo możemy zaprosić chętnych, ale też niezrozumienie celu i swojej roli, tak? Czy też jak działamy, dlaczego to robimy, tak? Dlaczego tak działamy? Dlaczego właśnie prowadzący zdecydował, że będziemy tak działać? Jeśli osoby tego nie rozumieją i też jedna sprawa to jest rozumieć, druga sprawa to, czy to jest dla mnie ważne, prawda? Czy ja rzeczywiście, jak słucham o tym, dlaczego tu jestem, no to tak czuję wewnętrznie, że tak, że chcę. Jeśli nie, jeśli to się rozmija, no to siłą rzeczy ta frustracja się będzie nadbudowywać, będzie narastać w osobach. I oczywiście to może iść w bardzo różną stronę, ta frustracja, tak? Bo właśnie może iść w wycofanie się, w taki bierny opór, który oczywiście też jest oporem, no albo w drugą stronę jakiegoś aktywnego oporu, tak? Podważania sensu grupy, podważania prowadzącego, czy też swoich kolegów, tak? Z grupy, którzy na przykład bardziej aktywnie się angażują. No i co? Zła komunikacja i przepływ informacji, no to można powiedzieć, że to jest też jeden z głównych przyczyn. Znaczy właściwie no, zawsze ta komunikacja leży u podstaw, w jakim stopniu, tak? No bo ta frustracja tak naprawdę też wynika z komunikacji, tak? Znaczy, że ktoś nie rozumie, dlaczego tu jest, no to wynika z tego, że w nieodpowiedni sposób to przekazaliśmy, tak? My jako prowadzący, czy no, gdzieś odgórnie to zostało źle przekazane. Natomiast oczywiście im bardziej będziemy w to brnąć, im ta komunikacja będzie mniej otwarta, no to będzie się też kumulowało, tak? I przepływ informacji, oczywiście to też, i to jest akurat zadanie też osoby prowadzącej, tak? Szczególnie w tej grupie projektowej, żeby ten przepływ informacji zapewniać, żeby też upewniać się, tak? Bo no jak wiecie też z doświadczenia, no naprawdę nie zawsze wystarczy coś powiedzieć raz, prawda? Znaczy, że my powiemy i nam się wydaje, że uczestnicy wszyscy rozumieją, bo każdy rozumie inaczej, więc takie kluczowe rzeczy typu cele grupy, co robimy, dlaczego robimy i jak robimy, no powinno się po prostu przepracowywać z różnych stron, kilka razy o tym wspominać, powtarzać to, mieć zapisane, no tak, po prostu, żeby jak w różnych też formach, tak, żeby gdzieś te kluczowe informacje były przekazywane. No, sprzeczne cele uczestników, no, tak zwany konflikt interesów, prawda, no to jest coś, kiedy na przykład my, jako osoby prowadzące, no, mamy taki cel, żeby zrealizować na przykład jakieś działanie społeczne, tak, jakąś akcję, wydarzenie przeprowadzić, no a na przykład część uczestników przychodzi do nas z celem, żeby zwolnić się z lekcji, to jest ich główny cel, nie chcą tak naprawdę, nie jest to dla nich kluczowe, żeby coś robić, no, głównie żeby się zwolnić, tak, albo w drugą stronę celem jest no, jakieś towarzyskie relacje, tak, bo zgłosiłem się, bo kolega się zgłosił, tak, chcę po prostu z moim kolegą być, spędzać wesoło czas, więc dlatego też warto o tych celach rozmawiać, znaczy takie pytanie, dlaczego tu jestem i co ja mogę z tego wynieść, że jestem w tej grupie, jest bardzo ważnym pytaniem, o którym warto z ludźmi, z uczniami porozmawiać. Coś chciałaś dodać? Myślę, że to będzie, tutaj się pojawiło takie pytanie pana Marcina, czy twarda reakcja typu usunięcie z projektu jest dobrym rozwiązaniem? Myślę, że można się do tego odnieść, mówiąc o roli nauczyciela, nauczycielki na tym etapie ścierania się i za chwilkę się do tego odniesiemy. I też widzę takie pytanie, jak utrzymać optymizm i zaangażowanie młodzieży, do tego też się odniesiemy. Dziękujemy za pytanie. Tak, no, no pewnie też to... Nie ma jakiejś takiej jednej odpowiedzi, nie? Bo tutaj każda sytuacja jest inna. Natomiast no, rzeczywiście, jeśli na przykład zidentyfikujemy i sobie na forum wywleczemy to, że
cele uczestników są na przykład znacząco różne, tak? I będziemy mieli taką atmosferę, że osoby o tym powiedzą po prostu wprost, że no nie wiem, ja tu jestem w tej grupie, bo pani mi kazała, bo dyrektor mi kazał, albo dlatego, że właśnie chcę się zwolnić z lekcji, no to tak, otwiera to nam pewną paletę, tak? Bo albo możemy wtedy sobie powiedzieć, nie no słuchajcie, to może jednak nie ta grupa, to jest jakaś jedna opcja, no a druga opcja jest, że no dobra, no rozumiem, że macie takie, że to był wasz główny cel, wasza główna motywacja, ale może jest coś takiego, co jesteście w stanie sobie znaleźć, tak? I jednak zostać w grupie, nie? No i co? I konflikty relacji, no to jest jakby, takie konflikty relacji są najczęstsze w grupach młodzieżowych, grupach, z którymi pracujemy, i tutaj bazą są zawsze jakieś negatywne emocje, czy jakieś stereotypy, które się pojawiają pomiędzy osobami, też rywalizacja, tak, wiadomo, no, w grupach młodych ludzi, no, ważne jest to miejsce, które zajmujemy, ważna jest ta akceptacja też, tak, czy jesteśmy zaakceptowani przez kolegów, więc no i oczywiście się pojawiają jeszcze jakieś różnego rodzaju emocje pozytywne, jakieś miłości, ale albo z drugiej strony nienawiści, prawda, no więc jest cała gama tego i oczywiście to często gdzieś też osoby z tym przychodzą do nas, tak? Znaczy to nie jest tak, że to się zaczyna w tej grupie od zera, no tylko, że można powiedzieć, przychodzą z zewnątrz z tymi konfliktami, czy w ogóle z tym nastawieniem. Natomiast no to wszystkie te cztery punkty, można powiedzieć, to są takie konflikty, jak to się nazywa, to da się rozwiązać jakby na poziomie grupy. Natomiast ten piąty, no konflikty wartości, no to tak mówi się o tym, że to są konflikty nierozwiązywalne. Dlaczego? No nie chodzi o to, że przypadku konfliktu wartości nie chodzi o to, że w ogóle nie jesteśmy w stanie na przykład ze sobą pracować z tymi osobami, czy też od razu wchodzimy na noże i po prostu jest walka. Natomiast zakłada to, że konflikty wartości są, znaczy bazują na tym, co jest bardzo głęboko w nas, tak? Tym, co właśnie wynieśliśmy z wychowania, tak? Czyli z tego pierwszego, czy wynikają z kultury. Czyli jest to w założeniu coś, czego osoba nie zmienia, tak? To znaczy, albo nie jest w stanie zmienić w krótkim czasie, tak? No bo jeśli przykładowo jestem przykładowo wierzącym osobą jakiejś religii, tak? No to nie jest tak, że obecność w jakiejś grupie, w której są osoby, które są niewierzące, sprawi, że przestanę wierzyć. To będzie cały czas moja wartość. Natomiast i na tym poziomie nie możemy tego rozwiązać jako prowadzący, tak? Znaczy my możemy jako prowadzący nazwać, powiedzieć, że słuchajcie, no ewidentnie mamy tutaj taki konflikt wartości, część z was uważa, że to jest dobre, część z was uważa, że to, natomiast ta grupa nie jest polem do tego, żebyśmy to rozwiązywali, tak? I możemy ustalić pewne zasady, według których będziemy pracować, na przykład nie będziemy rozmawiać na te tematy, nie będziemy tego poruszać w tej grupie, albo będziemy to robić w jakiś określony sposób, żebyśmy mieli tego świadomość, natomiast nie próbowali rozwiązać takich konfliktów, ze względu na to, że one są, no jest to jałowe, tak, no, prawda, przekonywanie na tak głębokim poziomie osoby, no po prostu bywa zazwyczaj nieskuteczne. No dobrze, znaczy dobrze, no tak. Dobrze, jesteśmy w konflikcie, proszę Państwa. Tak, jest konflikt, dzieje się. No właśnie, no dzieje się ten konflikt, tak, właśnie w grupie. I to dobrze. I to oczywiście, i to właśnie dobrze, tak, znaczy też zachęcamy do tego, żeby traktować trochę jako prezent dla nas, ze względu na to, że no, to jest ten moment, w którym my jako prowadzący możemy zainterweniować w jakiś sposób. No i właśnie jak osoby rozwiązują konflikty, tak? Znaczy jakie są w ogóle te rodzaje rozwiązywania konfliktów, to już niezależnie od tego, jaki to jest, czy to jest konflikt relacji, czy konflikt wartości, czy konflikt interesów właśnie, to jest jakby takich pięć sposobów, można powiedzieć, w zależności właśnie od tego, jak traktujemy potrzeby, no bo kluczem są te potrzeby, tak? To, że zaczynamy ujawniać swoje potrzeby, jest powodem konfliktu, I sprzeczność tych potrzeb oczywiście jest przyczyną. No i to, jak sobie radzimy z tymi potrzebami, jest też wpływa na to, jak rozwiązujemy, tak? Czyli unikanie to jest taka sytuacja, w której obie osoby stwierdzają, że te nasze potrzeby nie są tak naprawdę ważne. Jestem gotowy zrezygnować ze swojej potrzeby. Ja, Judyta, ze swojej potrzeby udajemy, że tematu nie ma. Ten temat nie jest może dla nas taki ważny,
albo po prostu duszę to w sobie, no nie wiem, może mnie to frustruje, budzi we mnie złość, natomiast po prostu no, nie chcę tego robić, być może nie chcę dlatego, że chcę być dobrze postrzegany, żeby ludzie myśleli, że jestem miły, no różne są przyczyny, natomiast unikamy i omijamy ten temat, prawda? No oczywiście może się to udać, w wielu przypadkach się, że tak powiem, udaje w takim sensie, że takich konfliktów właśnie, których unikamy, no jest po prostu dużo, tak? Ale często w ogóle też nie ma sensu o nich jakoś strasznie rozmawiać, bo po prostu nie są tego warte. No ale może jeśli to jest coś, co rzeczywiście jest dla nas ważne, ta potrzeba to jest coś głębszego, to wtedy unikanie pogłębia frustrację. I większe prawdopodobieństwo jest tego, że w pewnym momencie to wybuchnie, tak? Znaczy, że to nie będzie już taki konflikt delikatny, tylko w pewnym momencie już to narośnie i wybuchnie. Rywalizacja to sytuacja, w której obie osoby uważają, że jednak ta moja potrzeba jest naprawdę ważna, chcę o to walczyć, natomiast ta potrzeba drugiej osoby no po prostu jest mniej ważna, tak? I tutaj myślimy bardziej w kategoriach wygram, przegram, prawda? Znaczy, jeśli zrealizuje się moja potrzeba, no to już wygram, natomiast ta druga osoba powinna zostać pokonana. No i tu jeśli mamy takie osoby, które mają taki sposób rozwiązywania konfliktów, no o tyle jest to plus, że to wtedy jest widoczne, tak? Znaczy, że jeśli są rywalizacyjne osoby w grupie, nam jako osobie prowadzącej znacznie łatwiej niż w przypadku unikania, prawda? Dostosowanie to jest, można powiedzieć, sytuacja, w której jedna z osób stwierdza, że okej, twoje potrzeby są ważniejsze niż moje, ja się dostosuję. Czyli no taka po prostu wariacja unikania, tylko w takim sensie, że to jedna osoba, można powiedzieć, dominuje sytuację, ale konsekwencje są podobne, tak? Jeśli ta osoba, która się dostosuje, może właśnie też kumulować tę frustrację, gniew i tak dalej, niezadowolenie z bycia w grupie. Pomimo tego, że no jakby ten konflikt też się wtedy nie ujawnia, tak? No bo się dostosowałem. Kompromis, no to tak się potocznie też mówi, że ten kompromis jest najlepszy. Kompromis polega na tym, że no, i jedna strona, i druga strona ustąpi trochę ze swoich potrzeb, żeby trochę ich zrealizować, tak? No, trochę być zadowolonym, a trochę niezadowolonym. Trochę nie. Tak. I oczywiście są pewnie takie sytuacje, w których ten kompromis jest gdzieś jedyną opcją, no ale tak powiedzmy taką pełną formą radzenia sobie z konfliktu, taką, w której żadna strona nie czuje się przegrana, w żadnej stronie nie kumuluje się ta frustracja, to wkurzenie, no to jest współpraca. Czyli taka sytuacja, w której rozmawiamy o tych potrzebach i obie strony są nastawione na to, żeby wymyślić takie rozwiązanie, które sprawi, że wszystkie potrzeby zostaną spełnione, prawda? No to jest oczywiście taka sytuacja, można powiedzieć, idealna, no bo pewnie są takie potrzeby, które nawzajem się znoszą, tak? No nie da się tak zrobić, aczkolwiek to, jaka jest nasza rola jako prowadzącego, to jednak szukać tego pola do współpracy, tak? Czyli wyciągać ten temat właśnie dla potrzeb, dlaczego jest ten konflikt i rozmawiać o tym, co możemy zrobić, żeby wszystkie, możliwie wszystkie były spełnione. No właśnie, no i rozwiązanie jest z jednej strony proste, z drugiej strony trudne, tak? Znaczy to myślę, że się uczymy zarówno na kursach trenerskich, różnego rodzaju psychologicznych, studiach pedagogicznych, tej otwartej komunikacji. Jest to temat rzeka. No ale to tak naprawdę jest jedyne rozwiązanie i jedyny sposób na to, żeby te konflikty rzeczywiście tak dobrze rozwiązywać, tak? Znaczy tak, żeby właśnie nie spychać tego na bok, żeby to się gdzieś nie kumulowało. Czyli o potrzebach, tak? Czego ja w tej sytuacji potrzebuję i jak się czuję w danej sytuacji, tak? Czyli komunikat ja, który jest podstawowym w sumie narzędziem, tak? Tego, żeby sobie radzić z tymi konfliktami. No i właśnie to, czym jest ta rola nauczyciela, nauczycielki. No to właśnie, no to jest to, co tworzymy tak naprawdę od tej etapu formowania, tak? Czyli tworzymy te warunki, żeby bezpiecznie i otwarcie mówić o swoich potrzebach, tak? W której osoby, które będą mówić o tym, dlaczego na przykład się źle czują w tym momencie, w tej grupie, co im się nie podoba i tak dalej, nie będą czuły, że to jest negatywnie oceniane przez nauczyciela albo przez grupę, tak? No i to jest bardzo ważnym, bardzo rolą tej osoby prowadzącej jest ujawnianie tych konfliktów, tak? Czyli po prostu no, wywlekanie ich na światło dzienne, czyli nie udawanie, że tam na przykład Jasio się wyśmiewa z Marka i no po prostu tylko proszę ich o ciszę i słuchajcie chłopcy, możecie się zachowywać, no tylko, że jednak w pewnym momencie, jeśli to się dzieje, prawda, po raz kolejny, nazywam to, tak, po prostu nazywam to na forum i to też jest ważne.
że nie rozwiązujemy konfliktów raczej, praktycznie w 99%. Znaczy, jeśli coś się dzieje na forum grupy, to dotyczy grupy. I rozwiązanie musi nastąpić na forum grupy. To jest bardzo ważne, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że kogoś bierzemy na bok na przykład, nie? I tutaj jakąś rozmowę wychowawczą prowadzimy. Tylko właśnie na forum całej grupy nazywamy to, tak? Widzę, że tutaj, no nie wiem, Marku, no po raz kolejny mówisz coś takiego, nie wiem, to przeszkadza nam w pracy, ale też chciałbym o tym porozmawiać, z czego to wynika, dlaczego, tak? Jakby co powoduje, jakie zachowania tej drugiej strony powodują, że tak robisz, prawda? Ujawnienie, no i moderowanie przechodzenia grupy przez konflikt. Oczywiście to nie jest proste, bo też nie jesteśmy nauczeni. My jako generalnie, no właśnie kultura też nasza tutaj, polska, no nie uczy nas tak naprawdę takiej otwartej komunikacji za bardzo, więc to nie jest takie naturalne zachowanie dla nas. Raczej naturalnym zachowaniem jest to, że właśnie chcemy być tacy grzeczni, jeśli już, tacy ułożeni, że tutaj będę miły, uśmiechnę się, w sumie nie powiem o tym, że coś mi się nie podoba, no chyba, że naprawdę mnie już po prostu boli. A i wtedy częściej wypiszę się z tego niż nazwę, że tak. Coś mi nie pasuje. No albo będę mówił na boku, tak, do kolegi, koleżanki, po prostu będę się wyśmiewał, że tam ten prowadzący to jest taki owaki. No właśnie, chodzi o to, żeby ich nauczyć tego, żeby mówić o tym otwarcie. I tutaj pojawia się pytanie ze strony pani Agnieszki, jak zachęcić uczniów do ujawniania konfliktów, które dzieją się w drugim życiu, czyli jak ujawniać, jak mówić o tym otwarcie? No myślę, że to jest, znaczy przede wszystkim możemy ujawnić to, co my widzimy, tak, jako prowadzący, no, jeśli czegoś nie widzimy, czyli rzeczywiście jest głęboko w tym drugim życiu grupy, no to niestety tego, no nie będziemy mieli tego takiego wglądu i też rzeczywiście znaczy moim zdaniem to jest tak, że ta kluczowa rola jest zanim tego drugie życie się pojawi przede wszystkim, czyli właśnie zaczynanie takich drobnych rzeczy, nie? Jeśli widzimy naprawdę takie pierwsze oznaki konfliktów, to też uczniowie patrzą na nas, nie? Patrzą, jak my zareagujemy, czy my właśnie zwrócimy na to uwagę, czy nie. I no, taka konsekwencja, że jeśli właśnie od tych pierwszych spotkań będziemy starali się to nazywać, na forum i starali się pytać uczestników, z czego to wynika, dlaczego tak się dzieje, porozmawiajmy o tym, no to oczywiście będzie łatwiej, tak? No wiadomo, że jeśli już grupa jest w znacznym stopniu właśnie w tym drugim życiu i wytworzyła swoje normy, swój sposób działania, to no jest coraz trudniej. Czasem jest po prostu już niemożliwe, tak? Jakby są na pewno takie grupy, w których no już po prostu to wyjście będzie po prostu niemożliwe, tak? Dlatego właśnie ten etap tego formowania, ten pierwszy etap ustalenia tych zasad i ich pilnowania konsekwencji naszej jest kluczowy. Nie wiem, czy coś byś jeszcze dodała? Pewnie bym dodała masę rzeczy, ale też wydaje mi się, bardzo nam zależy, żeby powiedzieć Państwu o pozostałych etapach. Ale jedną rzecz bym dodał jeszcze, bo ten komunikat ja tak tutaj przeleciałem bardzo szybko, ale on jest, no bo on jest tym narzędziem podstawowym. Tutaj powiedzieliśmy, że on jest narzędziem podstawowym. Komunikat ja, czyli mówienie o swoich uczuciach, no to pewnie duża część Państwa wie, ale czyli mówimy o swoim punkcie widzenia i tym, co ja czuję, tak? Czyli co zachowania drugiej strony wywołują we mnie, tak? Czyli jakby nie staramy się oceniać tych zachowań, to jest oczywiście bardzo trudne, bo to też jest naturalna taka nasza cecha, że mówimy, że ktoś się źle zachował wobec mnie, no to raczej idziemy nie to, że źle się zachowałeś, tylko to, co zrobiłeś, sprawiło, że nie wiem, poczułem się smutny, nie wiem, wykluczony z grupy, ośmieszony i tak dalej, tak? Czyli mówimy o swoich uczuciach. Jest mega trudne i myślę, że też właśnie, i to jest ta rola nasza, tak? Jakby, żeby ten komunikat ja ćwiczyć na początku i oczywiście łatwiej też go ćwiczyć w prostszych sytuacjach, tak? No bo jak już mamy ten taki konflikt naprawdę narośnięty i już naprawdę są duże emocje, no to jest trudniej, tak? Prościej jest mówić komunikatem ja w sytuacjach naprawdę takich podstawowych, no i po prostu ćwiczyć i być konsekwentnym i to naprawdę poprawiać tych uczniów za każdym razem, kiedy gdzieś wychodzą z tego komunikatu ja i zaczynają właśnie oceniać i tak dalej. Więc to, no to jest tak naprawdę kluczowe i ćwiczenie tego myślę, że jest, no jest takim fundamentem w sumie tego radzenia sobie z konfliktami. Co? Normowanie? Tak, to już normowanie. Jak Państwo pewnie łatwo zauważą, bardzo dużo miejsca poświęciliśmy na formowanie i ścieranie się. Było to celowe, dlatego i tu odnoszę się do pytania, zdaje się, pana Marcina z czatu, kiedy moderować, a kiedy oddawać energię młodym.
najwięcej wysiłku tego moderowania jest właśnie w tych dwóch etapach. Jeżeli szczęśliwie uda się z grupą przejść przez ten etap formowania, poznawania się, budowania poczucia bezpieczeństwa i ścierania się konfliktu, mniej lub bardziej intensywnego, wtedy tak naprawdę coraz bardziej wchodzimy w ten taki etap, kiedy oddajemy im, korzystamy z ich energii i oddajemy im pola. I tutaj dlatego o tych pozostałych etapach powiemy tak troszkę bardziej pokrótce. Etap normowania to jest taki moment, w którym, jak Michał wcześniej na początku mówił, wyszliśmy, zakładamy, że szczęśliwie przeszliśmy przez ten etap ścierania się konfliktu, wszystko sobie wyjaśniliśmy, więc w grupie prawdopodobnie będzie można zauważyć objawy większego spokoju, równowagi, lepszej atmosfery, będą podkreślać, że czują się, że mają, że ich grupa jest wyjątkowa, że cieszyć się, dawać oznaki takiego cieszenia się, że do niej należą, że dużo mogą, zgadzają się ze sobą, wspierają się. Ale też można zauważyć oznaki takiego zmęczenia, być może, tak? To są takie różne sytuacje, różne scenariusze, które się mogą zadziać, takiego zmęczenia i takiej niechęci do naruszenia. Jak już osiągnęliśmy jakąś równowagę, to już w takim razie jej nie burzmy i nie, nawet się zgadzajmy z sobą. Nawet jak uważamy, że ktoś w grupie zgłosił, że teraz naszym projektem będzie to, że będziemy proponować wszystkim robienie robótek ręcznych, chociaż ja nienawidzę robótek ręcznych i w sumie nie wiem, co tam, jak się do tego zabrać, to ja się zgodzę z Zuzią, która to zaproponowała, bo już nie chcę, żebyśmy za chwilę znowu weszli w jakiś konflikt, już przejdźmy do tego działania, to też może być takie zniecierpliwienie na tym etapie. I ważne na tym etapie jest ze strony osoby prowadzącej grupę, po pierwsze, wrócenie do zasad współpracy, które były wypracowywane na początku. Jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że na tym początkowym etapie, który podkreślaliśmy, jest bardzo może być, często jest bardzo pozorny, osoby nie są jakby na tyle odważne, nie chcą się na tyle wysuwać do przodu, żeby komunikować, czego potrzebują, czego oczekują. Dopiero jak się ta grupa pozna, z sobą pobędzie, szczęśliwie przejdzie przez nawet trudne sytuacje, sobie bardziej zaufa, sobie wzajemnie, osobie prowadzącej, wtedy też można tak naprawdę zapisać tę kartę wirtualną lub nie w dzisiejszych czasach takimi zasadami, które naprawdę pomogą nam lepiej działać i wybrzmią te takie potrzeby tych osób należących do grupy. I druga rzecz dlatego, że w czasie szczególnie etapu ścierania się, kiedy tutaj więcej emocji wchodzi w grę, więcej różnych głosów można usłyszeć, wtedy możemy odkryć razem z grupą, że są jakieś zasady, to im uświadomi tak naprawdę, że jakichś zasad potrzebują. Na przykład może po takim etapie się okaże, że grupa potrzebuje i naprawdę jakoś to będzie sprawiać, że te osoby się będą lepiej czuć, że mają do wykorzystania pulę czerwonych kartek podczas spotkań, gdzie mogą powiedzieć: pas, ja nie chcę w tym brać udziału, pas, nie chcę się do tego zgłosić. I to zamiast frustrować się, że muszę znowu się wypowiadać albo mieć jakiś sobie taki lęk, że znowu się muszę na coś nie zgadzać, ja mam takie pas, na które się zgodziliśmy, że ja w tym udziału nie biorę i jest to ogólnie obowiązująca zasada dla wszystkich osób w grupie. I też reagowanie na normy niepożądane, no, takie nazywamy antynormy, często się też używa takiego sformułowania. Oczywiście normy niepożądane i reagowanie na nie jest ważne od początku, a szczególnie po tym etapie, w którym się tak wymęczyli, starli z sobą, przeszli przez wspólnie jako grupa przez jakąś trudność, to wyłapywanie i taka czujność na to, które zachowanie jest negatywne, czy którego nie chcemy wzmacniać, tylko chcemy osłabiać, jest szczególnie ważne. Inaczej bardzo łatwo znowu zaburzy tą równowagę i spokój w grupie. Kolejny etap i to jest ten taki etap, kiedy to jest działanie. Jak sama nazwa wskazuje, pozwólmy działać. To też jest ten etap, w którym tak dostosowując do rzeczywistości takiej projektowej, jak pracujemy z uczniami, uczennicami nad jakimś projektem edukacyjnym, to jest ten etap, w którym najwięcej zrobią, wykonają zadań, najwięcej będą zgłaszać pomysłów, będą mieć chęci, będzie ta odczuwalna energia i tak naprawdę najmniej wtedy musimy. Monitorujemy, sprawdzamy, jak im idzie, czy nie potrzebują jakiegoś wsparcia, podpowiedzi, poszukania rozwiązania, ale pozwalamy im działać.
Dbamy oczywiście, zachowujemy tę czujność na komunikację, o której dużo powiedział Michał, i atmosferę w zespole. Czy jak to można wykonać? Przepływ informacji, czy wszyscy wiemy o ustaleniach, które poczyniliśmy, czy wszyscy korzystamy z tych samych komunikatorów, czy wszystkie osoby w grupie mają świadomość ustaleń, które dotyczą całej grupy, to na co się zgadzamy. I to takie dbanie o atmosferę jest też szczególnie ważne w sytuacji, w której jest energia, chcą działać, robią, zgłaszają się, rzucają pomysłami, zachęcają innych, ale ponieważ ta energia się wyzwoliła i ponieważ ona się może sprawić, to jest świetne, że młodym ludziom się będzie bardziej chcieć, będą się bardziej angażować. Jednocześnie, jak będzie im bardziej zależeć, mogą się pojawić na przykład konkurencyjne pomysły. Jedni będą chcieć, żeby prezentacja lokalna koniecznie się zadziała na auli szkolnej, a inni będą twierdzić, że ten projekt nie ma sensu, jeśli nie wyjdą na miasto, nie zrobią wielkiej pompy, flashmoba czy innego happeningu. I tu znowu będzie to takie starcie, które wynika z dobrej energii, z tego, że oni chcą działać, ale jest ten potencjał na konflikt, dlatego zadbanie o to, żeby ten przepływ informacji był, żeby zadbać nawet takie, o momenty takiego świętowania małych sukcesów i takiego podtrzymywania dobrej atmosfery w grupie jest szczególnie ważne. Na przykład zgadzamy się, że ostatnie 10 minut spotkania to jest czas już nie na wykonywanie zadań, ale na to, żeby po prostu z sobą pobyć, pogadać, co tam u mnie, co robiłem wczoraj, robiłam wczoraj. I ostatni etap, o którym też wspomniał Michał na początku, czyli separacja. To jest taki etap, którego intensywność zależy od tego, co się z tą grupą, grupa się rozwiązuje, ale co się z tymi osobami potem dzieje, czy one się z sobą kontaktują, czy nie. Czyli na przykład, jeżeli się te osoby, mamy uczniów, uczennice, które należą do grupy projektowej i to są osoby z tej samej klasy, to nawet jak ta grupa się rozwiąże, to nie jest tak, że oni się już nigdy więcej nie spotkają. Będą się widywać dnia kolejnego i kolejnego i kolejnego. Wtedy ta intensywność takiego przebiegu separacji, czy takiego rozwiązania grupy jest znacznie łagodniejsza i wtedy możemy zaobserwować takie rozprężenie, żartowanie, rozmowy na boku, zadowolenie, że to już koniec i taka satysfakcja z tego, co się osiągnęło. A jeśli grupa byłaby taka, która w momencie rozwiązania nie ma już z sobą kontaktu, może Państwo brali udział w takich właśnie jakichś intensywniejszych szkoleniach, tak? Na przykład kilkudniowych, kiedy poczuliście, że dobrze czujecie się w tej grupie, ale po tym szkoleniu już ciężko będzie z sobą utrzymać kontakt, no to pojawia się taki, może pojawić się taki element żalu, że już się rozstajemy, takiego trochę może smutku, utrzymania się na boku, więc ta intensywność tego etapu bardzo zależy od tego, co się potem dzieje z tymi osobami, czy mają szansę z sobą podtrzymać kontakt. I to jest taki etap już dosyć przyjemny, czyli takiego podsumowania wspólnej pracy i tutaj zachęcamy bardzo mocno nie tylko takiego podsumowania, co nam się udało, nie udało w projekcie, jak jesteśmy zadowoleni i niezadowoleni z efektów, ale też takiego przyjrzenia się, jak nam się po prostu razem współpracowało, jak nam się razem było, zadbania o takie podsumowanie tego aspektu grupowego, co nam pomagało współdziałać w tej grupie, a co nam utrudniało, co zrobilibyśmy inaczej. I takiego zadbania o to, co z tym doświadczeniem mogę zrobić jako uczeń, uczennica dalej. Bo to, co często wynika z takich naszych doświadczeń już pracy z Państwem w projektach, stykamy się z tym bardzo mocno, bardzo ciężko jest młodemu człowiekowi zauważyć, co właściwie dało mu takie działanie. I to jest zarówno działanie w grupie, jak i praca nad konkretnym projektem. Co on konkretnie z tego wynosi? I już jak nie dostrzeże, co on z tego wynosi, to ciężko mu tak naprawdę jakkolwiek wykorzystać to w przyszłości. Może zrobi to intuicyjnie. Ktoś zrobi, ktoś nie zrobi. Mamy różne poziomy refleksyjności. Natomiast taki ważny jest na tym etapie podsumowania również zwrócenie uwagi na ten aspekt planu na przyszłość i zakończenie pracy grupy w sposób doceniający, czyli zadbanie o ten akcent, że każda osoba w grupie czuje się zauważona przez osobę prowadzącą. Niech to będzie kartka, indywidualna karta na pożegnanie, taka indywidualna informacja zwrotna, którą otrzyma każda osoba. Niech to będzie choćby to, że będą mogli sobie sami podziękować wzajemnie za to, że byli w tej grupie. Ten aspekt jest bardzo ważny i takie świętowanie, czyli takie pokazanie, że osiągnęliśmy, byliśmy w tym razem, razem dotrwaliśmy do mety,
Był czas pracy, czasem burzliwy, czasem intensywny, jest czas odpoczynku i odpoczywamy też razem. To też bardzo tak, tworzy takie dobre zakończenie grupy, pracy grupy. I tutaj tak bardzo króciutko, edukacja zdalna, bo już nie mamy dużo czasu, edukacja zdalna, a praca z procesem, co można zrobić? My mamy świadomość, że to jest... że proces grupowy, praca z procesem grupowym to jest kompletnie coś innego, widząc się bezpośrednio, będąc z sobą w takich bezpośrednich interakcjach niż zdalnie. Sami byśmy woleli być z Państwem na sali szkoleniowej i wspólnie nad tym pracować. Natomiast nadal o pewne aspekty można zadbać. Można zadbać o ten element integracji, czasu na poznanie się. Można zadbać o to ustalenie zasad współpracy i ich aktualizowanie, przy czym też taka uważność, żeby tam w tych zasadach współpracy pojawiły się elementy dotyczące edukacji zdalnej. Czyli na przykład nie przerywamy sobie, albo ta osoba, która mówi, tylko ona ma włączony mikrofon, żeby nie dochodziło do takich starć, czy konfliktów, czy nieporozumień w grupie. Ustalamy miejsce, gdzie zrzucamy wszystkie materiały dotyczące projektu, niech to będzie Google Disk, czy cokolwiek, co Państwo się z uczniami i uczennicami zgodzą, ale po prostu mamy tę jasność zasad współpracy i ram współpracy. Reagowanie na zauważalne przejawy konfliktu to jest najtrudniejszy element, ponieważ wiele rzeczy jest trudno zauważalnych, nie wszystkie zachowania widać. Inaczej się pracuje z grupą, którą się po prostu ma na sali, widzi się ją, łatwiej różne rzeczy wyłapać. I my byśmy zachęcali, żeby jeżeli Państwo widzą jakieś takie przejawy, na przykład dyskredytowanie jakiejś osoby w grupie, to jeśli wkrótce Państwo mają szansę się spotkać z uczniami, uczennicami, to lepiej poczekać do tego momentu takiego bezpośredniego, kiedy będziecie mogli to razem z nimi przepracować na żywo. Jeśli nie jest to możliwe i jest to skrajne już takie przejawy, w których należy zareagować, to mimo wszystko starać się robić to zdalnie, porozmawiać, z czego to wynika, nazwać sytuację. Czasem nazwanie sytuacji już wystarcza, żeby rozpocząć dyskusję na ten temat. I zadbanie o takie elementy celebrowania również można zdalnie. To będzie zdalna pizza. Może kiedyś w innym świecie spotkamy się na tej pizzy osobiście, ale możemy na koniec, czy na koniec spotkania, czy na koniec całego projektu ustalić, świętujemy tak, że zamawiamy sobie zdalną pizzę i zdalnie sobie razem ją jemy, niech to będzie dobra herbata, ale że jest to taki moment, w którym nadal o ten aspekt takiej wspólnotowości dbamy. No tak, no więc zbliżamy się powoli do końca. W takim dość ekspresowym tempie staraliśmy się zarysować ten proces grupowy ze wskazaniem tego, na co my jako osoby prowadzące grupę mamy wpływ, ale oczywiście to było dość takie teoretyczne ujęcie, natomiast no mam nadzieję, że to, co bym chciał, żebyście zapamiętali jakby z tego spotkania, no to po pierwsze jest to, że na tym pierwszym etapie, kiedy grupa zaczyna pracę, no to jest kluczowe to poczucie bezpieczeństwa, zbudowanie go i składa się z tych kilku elementów, o których mówiliśmy i jest absolutnie kluczowe, żeby o to zadbać. No, natomiast na drugim etapie, kiedy już osoby się czują bezpiecznie i właśnie pojawiają się te starcia, konflikty, to naszym zadaniem przede wszystkim jest ujawnianie tego, tak? Ujawnienie tego na forum, rozmowa o tym i oczywiście też nauczenie naszych uczniów, uczestników, jak o tym rozmawiać, tak? Czyli ten komunikat ja, otwarta komunikacja o swoich potrzebach, w ogóle myślenie o swoich potrzebach, bo no, sama w ogóle kategoria myślenia o swoich potrzebach i ich wyrażenia to jest, myślę, osobny temat, natomiast no, przynajmniej zachęcanie. Jeśli są jakieś komentarze, jeszcze pytania, to zapraszamy tutaj na czacie. Widzą Państwo, jak można pobrać zaświadczenie z dzisiejszego webinarium. No, my też będziemy, no, zapraszamy na kolejne wydarzenia, w których trochę pogłębimy ten temat. Powiesz? Tak, bardzo chętnie. Ja chciałabym Państwa serdecznie zaprosić, żebyście Państwo spojrzeli na to nasze spotkanie dzisiejsze jako taki wstęp, coś, co może Państwa wciągnąć w ten świat procesu grupowego lub pogłębić ten świat, jeżeli już Państwo z tym tematem się zetknęli, i zaprosić na dwa kolejne wydarzenia ciągnące ten wątek z naszej strony. Pierwsze wydarzenie to solidarstwo wrażliwym na proces, tu koleżanki, które razem z nami też wypracowywały
to wszystko są osoby, które wypracowały te materiały dla Państwa, wkrótce dostępne, będą opowiadać o tym, jak pielęgnować sobie tego lidera, liderkę, który będzie zauważać ten proces, będzie z nim pracować, co też zauważanie tego procesu może mi dać jako osobie pracującej z młodzieżą, co może mi dać prywatnie. I o fundamentach, to jest 21 stycznia, i o fundamentach procesu grupowego 26 stycznia, czyli tu będziemy pogłębiać takie wątki dotyczące motywacji, dotyczące komunikacji i emocji, czyli takich elementów, bez których ciężko sobie wyobrazić proces grupowy, bo te elementy się po prostu pojawią i są, dbanie o te aspekty jest znaczące, żeby ten proces grupowy płynnie się toczył, co też odpowiadając na pytanie, które tutaj pojawiło się na czacie, czyli kiedy, jak zaangażować, jak utrzymać zaangażowanie, jak zaciekawić, dla mnie odpowiedzią jest to, że zaciekawienie, zaangażowanie, utrzymanie to jest dbanie, przyglądanie się temu procesowi, próbowanie pracy nad procesem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz praca nad procesem stała się osobnym projektem i będą Państwo mieć poczucie, że teraz robimy jeden projekt z uczniami, a drugi to proces i to jest osobne wielkie działanie, ale wybieranie tych takich fragmentów, które możemy wdrożyć, możemy zastosować i sprawdzić po prostu, jak one działają. I na tym webinarium o fundamentach procesu grupowego pogłębimy te wątki właśnie dotyczące zaangażowania, motywacji, komunikacji, emocji, jak z tym pracować. I publikacje, czyli to takie ważna rzecz, nad czym pracowaliśmy dla Państwa, czyli mniej więcej w styczniu, w lutym będą dostępne takie narzędzia, publikacje, które będą mocniej zarysowywać, tak wprowadzać w temat procesu grupowego, ale też dostarczać bardzo praktycznych narzędzi do zastosowania na konkretnych etapach procesu i sprawdzania, czy Państwu to, które narzędzie będzie Państwa, dla Państwa bardziej adekwatne. Też zapraszamy do programu Młodzi w Akcji Plus, w ramach którego możecie wspólnie z nami zainspirować się i zrealizować projekty społeczne z młodzieżą z dość szerokim wsparciem, szczególnie no, dla młodych ludzi szkolenia no, online w tym semestrze, ale myślę, że bardzo ciekawe. Tu na czacie wrzuciłem właśnie też link do informacji o rekrutacji do programu Młodzi w Akcji Plus. Serdecznie zapraszam. No i właśnie zaświadczenia, tu już informacja jest na czacie, link znajduje się właśnie w tej wiadomości. Należy najpierw się zalogować na stronie zaświadczenia CEOR.pl, a dopiero potem kliknąć w link, otworzyć sobie ten link i będzie możliwość wygenerowania sobie zaświadczenia za dzisiejsze webinarium. Jeszcze raz przypominamy o Facebooku, naszym Angażuj Obywatelsko, inspiracje, pomysły, webinaria, materiały i rekrutacje do naszych projektów. Tam właśnie znajdziecie, poza oczywiście Facebookiem CEO, ale to jest nasz tutaj programowy. I kontakt. I to jest taka ostatnia rzecz, gdzie już możemy się wyłączać, ale ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu z nami, jeżeli będą Państwo zainteresowani tymi wątkami, tematami, o których dzisiaj mówiliśmy. Bardzo zapraszam do kontaktu, podzielenia się swoimi historiami, ale też różnymi zagwozdkami, które Państwo mają, więc tym takim akcentem bardzo chciałam podziękować z naszej strony, bardzo chcielibyśmy podziękować za uwagę, za to, że Państwo z nami dotarli do końca tej drogi i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na innych naszych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Do widzenia.